Tutaj trzeba też trochę tego, jak widzicie, sprzątnąć dziadostwa, czyli ziemi. I tu dam... tak, no. Dobra. Ale zdążyłem zrobić trochę ten sąd i ostatniego odcinka się zmienił. Także tu jest. Pisma i pozwy do sądu. Ojejku, palę się, do wody! A, dobra, już przestałem się palić, ale tak biegniemy do wody. O, już lepiej. Tutaj widzę jakieś kałamarnice, ale widzę też, że ładnie jeziorko się zrobiło. Tutaj mamy listy do... oferta, to moje jest. A tutaj jest... od Wixa, a taki milutki prezencik. Ten wieżowiec wygląda spoczko. A, siema widzowie, ja jestem Wix i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Ekipa. Od razu nagrywany po tym, co ostatnio był, bo tak. Znaczy, może nie od razu, bo parę minut później, dlatego, bo patrzcie, sąd już jest. I w moim domu, co prawda on jest brzydki i go raczej na pewno zmienię, to na pewno tą podłogę zmienię. Ale zdążyłem zrobić trochę ten sąd i ostatniego odcinka się zmienił. Także tu jest. Pisma i pozwy do sądu. O, jakiegoś laga miałem. Tutaj tak wygląda. Jakieś kwiatuszki i sąd. Wchodzimy. I tam, jeszcze sufitu nie ma, ale tak. Tutaj mamy schody do góry. I tutaj mamy drugie piętro. Możemy wszystko zobaczyć, usiąść sobie. Co jest tam, co jest na dole. Sufitu jeszcze nie ma, ale tu jest taki jakby żerandol. Mamy ładne wejście i zejście. Tutaj mamy jakieś na przykład stare papiery. O, załóżmy, o, nie? I ten. No i tak to wygląda. Mamy tutaj, zrobiłem taką, takie znaczki ładne, żeby były, brązowy. W ogóle też ten, wyhandlowałem od, mam brązowy kolor, bo dżungli nie znalazłem, ale za to znalazłem tego. No i na szybach też mam brązowe, tylko dlatego, bo znalazłem wiśniaka, który handluje tym brązowym tym. To jest ten kupiec, ale no niestety on już gdzieś się zgubił, więc już nie mogę z nim handlować. Tutaj są takie dla oświetlenia. I tak, tutaj mamy ławeczki jak zwykle. Tutaj zbytnio się na sądzie nie znam, ale tutaj mamy oskarżonego, czyli siedzi sobie tutaj. Tutaj jest wysoki sąd, który zamiast młota ma dzwony w razie czego i bije nimi. I tutaj jest, jak widzicie, musi być wysoki, nie? Niby może i bez tego lepiej by wyglądało, ale musi być wysoki, nie? Poza tym musi być do połowy. Tutaj są, nie pamiętam kto to, chyba to byli świadkowie. No tu jeszcze ktoś był. Tu byli chyba prawa i lewa ręka z sądu, chyba jakoś tak, a tutaj są świadkowie. Nie wiem, załóżmy, że tak to będzie. Na przykład ja jestem przeciw, a tutaj jestem świadkiem, a znaczy świadkiem, a tutaj jestem jakby tym, no, za. Tam jest przeciw, na przykład, a tu za, albo odwrotnie. I tutaj sobie siedzą ludzie, też trochę w to zamieszani, i na przykład wywołuję świadka. Sąd, to ja idę tutaj i mówię wszystko. Albo tutaj mogę iść, zależy, jakoś to tam będzie. Wysokie kwiatuszki i tutaj andezytu mi trochę zablakło. Tak, to jest andezyt. Wypolerowany andezyt, tak, andezytu mi zabrakło. Żeby zrobić, mogę go też zrobić nie tylko samego wypolerowanego, ale też tego zwykłego. No ale trudno, takie życie. No jak widzicie, jeszcze tutaj parę takich tych mi zostało, ale tak to będzie epicki ten sąd i jest taki niby ciemny, ale też ten kamień jasno-biały wytwarza takie jakby jasne światło i to tak wygląda trochę jasno. Tutaj można składać jakieś listy, można pozywać kogoś, pozew, no jak widzicie, pozwy, tam są kury, tylko nie załadowały się. O, widzicie, tutaj jest lama, a tam jest druga lama z tego. Tutaj trzeba też trochę tego, jak widzicie, sprzątnąć dziadostwa, czyli ziemi. No ale na razie tego nie zrobię, bo jakby, wiecie, mam dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy do roboty. Poza tym,
Niedługo też idziemy na smoka. Już może nawet w tym tygodniu pójdziemy. Zależy jak to wszystko się ogarnie. O, tu tam jeszcze pójdziemy. Zależy jak to się wszystko ogarnie. I jak będzie to wszystko wyglądało. Tu damy o. O! O! Nie wiem czemu to Mikołaj chyba zniszczył. Tak, chyba zniszczył to, bo to chyba tu było. O! Także mamy takie, bo roślinność jest oczywiście ważna. Coś do niego przyszło, a on ode mnie odebrał list. Odebrał, tak. Czy on coś tu zmienił? Tak z ciekawości zobaczymy. Oprócz tego sądu, bo odcinek ma być krótki. Kompas jest, wszystko jest, tu się nic nie zmieniło. Ja bym tu jakiegoś grilla może walnął, albo tam. O, tu bym taki mały zakątek dał i grilla. No ale, kto jak tam lubi. W tych skrzyniach coś ciekawego ma. Może mu jakiś prezent zrobimy, co? O, mam skrzynię jedną, więc akurat. Przypadkowo. O kurde, ale dobry miecz. Ma tu jakieś ciekawe rzeczy. Tu ma ten. Wiecie co, może mu coś dam. Zobaczę, tu coś w ogóle ma. Taki basen zrobił, on tak będzie wyglądał. No, ja bym go takiego samego zrobił, tylko bez tego i bez szyby, bo z przodu to trochę ciulowo wygląda. No ale jak woli tak, to woli tak. Dobra, weźmy od niego jedną tabliczkę. Sorry, ale potrzebuję skądś tego drewna. No nie ma drewna, no ale jajca. Dobra. Na prezent trzeba zbierać, nie? Wyśniemy stąd, o mój Boże. Ale metoda po prostu. Wchodzisz komuś, rozwalasz chałupę i bo chcesz prezent zrobić. Damy mu to. A w ogóle zbroję, zobaczcie, damy mu to. Może się ziarna. W ogóle tu dywan zniszczył. Nie wiem dlaczego. Może mu go postawmy. A, dobra, może być. Niech se będzie. Masz ode mnie prezent. Dobra. I tutaj mu damy. No właśnie. Ja już mogę blok emeraldu zrobić. O. Damy mu. Dobra, wiem, że Mikołaj jest biedny w jedzenie. I ten, więc damy mu może chlebek, bo ja też zbytnio nie mam. Możemy mu dać. Dynię okroimy w ogóle, bo potrzebujemy tego. No, jak to się nazywa? Nie wiem, damy mu to. O, damy mu to. I nie wiem, damy mu to. O, dobra, prezent ci ładny. Dobrze. A, no i zwrócę mu to drewno, nie? A tutaj druga wiadomość to. Dobra, chyba mam nadzieję, że zrozumie. Masz ode mnie prezent, a tu jeszcze napiszę, że jeden masz prezent. Dobra, niech będzie, masz prezencik. Ten dach to ładny, ale lepiej będzie wyglądał bez tych szyb i kłód brzozowych. Taka rada od budowniczego. No i proszę bardzo. Tu mogę jeszcze tak dać. I tu dam tak. O. Dobra, może być. Nieważne, żeby był ładny prezent, tylko ten. Dobra. To co? Sandys, jak widzicie, ładny. Mam nadzieję, że filma się podobał. A w ogóle tutaj jest ta bobodziarka. Jak ktoś nie wie, to już tłumaczę, o co chodzi. Bierzemy se machewy i wyrzucamy tu o. I oni tam śpią w tych łóżkach, jedzą marchewki, czy buraki, czy cokolwiek, chleb i tam. No i jest ich więcej, nie? Także dobra. To ja już się z wami pożegnam.
Także mam nadzieję, że... Co wy tu wszyscy stoicie w przejściu? Ej, tak nieładnie! Nieładnie, tak. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Elo.